Halo, halo, witam po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Ospano, a to są stanty widzów, które wysyłacie mi regularnie na maila podanego w opisie. Tak jak widzicie, znowu jestem tak samo ubrany, czyli to jest kolejny odcinek dzisiejszego takiego mini maratonu, który nagrywam specjalnie dla was z tego powodu, że jest strasznie, ale to strasznie dużo odcinków od was. Znaczy odcinków. Czemu ja mówię to odcinki? To są filmiki. Filmiki od was, które właśnie znajdujecie u mnie na odcinku, więc jak się chcecie znaleźć, jeszcze raz wysyłajcie je na maila. A ja tak samo chciałbym wszystkich, ale to wszystkich teraz oglądających zaprosić na swoje live'y na Facebooka, gdzie gram w gry cały czas, macie całą paletę i żebyście wbijali, zostawiali łapę i żebyście tam po prostu ze mną gadali, dawali energię, wykorzystywali te live'y, że możecie bezpośrednio ze mną pogadać, bawić się. Ja gram Sergio, gram Lee, wygłupiam się czasami, więc naprawdę warto i czekam na was. Klikajcie obserwacje, klikajcie dzwoneczek i wbijajcie na tego YouTube'a, Facebooka, na YouTubie jesteście, a wbijcie jeszcze na Facebooka i będę mega wdzięczny. A żeby tutaj też nie specjalnie przedłużać, jak to zawsze ma miejsce, będziemy przechodzić do pierwszego stanta nadesłanego przez was. Tym sposobem trafiamy na serię skoków od Czekolin TV, lecimy z koksem. Niestety muszę wyłączyć muzykę. Spokojnie. O, muzyka bez praw autorskich, ok. Liczę na ciebie, stary. Uwaga, wow, nice. Klasa, stary. Yes, i wow, ale ty latasz. Super. Będzie dobry jump, coś czuję. Uwaga, gdzie dolecimy? Tu jest taka rampa, czy ją dodał? Wow! Nice, stary! No przecież to było kozak. Czekolin, jesteś naprawdę prawdziwym stunterem. Ślicznie ci, stary, dziękuję. Te twoje triki naprawdę były na wysokim poziomie. Czekam na więcej. Bijaj na moje maile. Uwaga! Teraz przechodzimy do prawdziwego życia. DJ Miro! Bardzo ciekawy autorski tutaj nick. Ma nam do zaprezentowania coś iście DJ-skiego. Widzę tutaj dwóch kolegów, którzy leżą na ziemi. Zobaczymy, co się zaraz tutaj wydarzy. Bliżej Rudy, przesuń się do niego. Bliżej Rudy. Dobra, dość, kładźcie się, głowy kładźcie. Co my tu mamy? Na luzie. Weźcie, chwyćcie głowy, chowajcie, że leźcie. Kuba, nogi najlepiej ręce wzdłuż ciała. Dobra. Co się tutaj stanie? Jest! Kurwa, dawno ją. Szybko! Kolega na rowerze, o kurde. Ja pierdzielę, ale jaja. Ale uważajcie z takimi rzeczami. Naprawdę uważajcie, bo komuś może się stać krzywda, nie? Lepiej nie róbcie takich rzeczy. Po prostu dajcie sobie jako coś innego za przeszkodę, a nie kolegę. Ale tak czy siak dziękuję i przechodzę dalej, wariaty. I kolejna osoba, która nadesłała nam filmik, jest to osoba taka jak Makwas. Makwas, ślicznie dziękuję, stary. I zobaczmy, co tam dzisiaj zmajstrowałeś. Academic Scooters. Nie, ja podziękuję za tonięcie w moim ciele, wariacie, i zobaczmy, co zmajstrowałeś bez muzyki. Okej, mamy tu hulajnogę. Okej. Nie wiem za bardzo, co tutaj chodzi. Chyba z tym skakaniem na krawężniku jakoś. A, okej, najsik. No tak, nie wiem jak to nazwać, ale on tak strasznie... Nie wiem w ogóle, jak to nazwać. Tak, rzuca tym. Uwaga, scooter kit, okej. Może to się właśnie ten skuter nazywa, czy jakoś tak. To chyba tyle.
Ślicznie dziękuję, tak naprawdę. Za bardzo nie zrozumiałem, o co tutaj chodzi, jeżeli to jest jakaś dyscyplina, znaczy dyscyplina, jeżeli tu właśnie chodzi o te triki, jak robił ten kolega. Jest to trudne, to mega propsuje. Ja się dosłownie na tym nie znam. Może poznam się z czasem, jak będą właśnie takie filmiki tutaj wlatywać. Ale jeżeli, no po prostu widzowie, bo widzę, że tutaj czasami trafiają tacy widzowie, którzy naprawdę mają pojęcie i niektóre moje przekształcone wyrazy zamieniają naprawdę w profesjonalne nazwy i nazywają te triki i wszystko inne. Ja się przez was dowiaduję, co to jest MTB i różne inne rzeczy. Dlatego dajcie mi znać, czy to w ogóle to, co robił ten kolega, to jest coś, co powinienem się bardziej zapoznać, jeżeli chcę prowadzić tę serię. A teraz koniec. Ślicznie dziękuję i będziemy szli do kolejnego tutaj właśnie stanciorów. I kolejna osoba, która nadesłała nam filmik, jest to osoba snajperowski. Widzę tutaj jakąś grę, ale nie wiem, co to totalnie jest za gra, więc możecie też dać znać w komentarzu, co to jest. Zaczynam się jąkać. A ja zobaczę, co tutaj dla nas majstrował byk. O, słyszę turbo. Wow! Wow, 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 wow! Ale drift! Ale wow! Co to jest za gra? A to jest chyba jakiś VR, mi się wydaje, co? Dobrze mówię? Patrzcie, jak on tam rękami operuje, jak to widać. Nie wiem totalnie, co to było, ale wygląda naprawdę fajnie i widowiskowo. Snajperowski, jeżeli to słyszysz, chcę się dowiedzieć, co to jest za gra, stary. Wyślij mi ją tutaj w opisie. Kozak. Fajna przygoda. Ale tak czułem, że to jest VR. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale że to jest VR. Okej, teraz taka osoba jak Cherox, która podsyła nam stanty, właśnie wlatuje na mój odcinek. Let's go! Hejo, tu Cherox, cześć Cherox. Pokażę wam parę moich stuntów. Stuntów, wiedziałem. Jestem jasnowidzem. Zobaczmy, Cherox, co tam zmajstrowałeś? Wyczuwam dobre stunty dzisiaj. Okej, to taka rozgrzewka, rozumiem. Wow, to było już naprawdę fajne. Z użyciem tak terenu. Mamy tu kolejne salto. O, teraz się chyba zacznie. Okej. Teraz taki slajd by się przydał, no. Dobra, mamy trochę większą prędkość. Nie wiem, czemu miał służyć ten stunt. Cyk. Ło. No i właśnie już widzicie, zaczyna się rozgrzać, chyba chłopak. Większa prędkość. Wow, to większy challenge. Dawaj, Cherox. Już są dachy, to dobrze. Nice, nice, nice. Wow. Myślę, że będzie teraz dach. Kurde, nie ma... Ale jest balkon. Okej, Cherox. Ślicznie dziękuję. Tak widzę, że to chyba takie rozgrzewkowe na razie z twojej strony, bo dużo tam... Czułem taką niepewność w wykonywaniu tych stuntów u ciebie. Dlatego, stary, progresuj i powysyłaj stunty naprawdę z jakichś kozackich akcji, nie? Myślę, że dasz radę. Jak wskakiwasz na jakieś dachy, tak jak to robili inni. To jest bardzo satysfakcjonujące. Trzymam kciuki, Cherox. Widzimy się w następnym odcinku. I ostatnią na dzisiaj osobą jest Xerex. Siema, Xerex. Ślicznie dziękuję za nadesłanie nagrania. Zobaczmy, co dla mnie dzisiaj zmajstrowałeś. Wow, słyszę pościsk. Wjeżdżamy na góry. Góry, 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 góry. Góry, 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 góry. Góry, góry, góry. Coraz bliżej góry. Wow, chyba teraz w końcu pojedziemy w drugą stronę. Ale znowu jedziemy na dół. Wow, chyba bierzemy rozpęd. Tak jest, bierzemy rozpęd. Przeskakujemy pociąg. Walimy w drzewo, umieramy, kończymy chyba. Kończymy właśnie stancik.
No nic, kochani, takim skromnym tutaj właśnie zakończeniem kończymy dzisiejsze stanty. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie dodajcie subka z dzwoneczkiem. I standardowo bardzo was proszę, żebyście wbijali na moje live'y. Macie link w opisie, macie tutaj wszędzie wytłumaczone, jak macie dołączyć. Dlatego bardzo was proszę o aktywność na swoich live'ach na Facebooku. A ja będę tymczasem uciekał, więc trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, dnia, baranka. Pa, pa. Hej!